Dzisiejszy film jest inspirowany komentarzami subskrybentów naszego kanału YouTube, a dotyczy problemu, dlaczego deweloper sprzedaje dziurę w ziemi. A co ma sprzedawać? No, gotowy produkt najchętniej, dlatego że... Tak piszą internauci? Tak sugerują, a ja w przeważającej większości się zgadzam z ich komentarzami. No ale co by było, gdyby oni sprzedawali ten gotowy wyrób od razu, tak? I dlaczego tak może być? Zakazać im ustawowo sprzedawać czegoś, co ludzie chcą kupić i dopiero jak oni oddadzą budowę, to zrobią licytację i będą ludzie pędzili? To jest dobry wariant? Słuchaj, tutaj nasi subskrybenci raczej sugerują coś nieco innego. Jeden komentarz taki bardzo ciekawy. Sugeruje, że każda ustawa, która chroni interesy klientów dewelopera, jest dobra, ponieważ nikt z nas klientów nie kończy kierunku na uniwersytecie kupowanie mieszkania od dewelopera i wielu rzeczy nie wie po prostu. No dobrze, ale ty wiesz, bo ty jesteś inwestorem. I teraz ja jestem, ale... Ja ci powiem, czego ty udajesz, że nie wiesz. Albo... Słuchajcie, bo ja muszę stać po stronie słusznie subskrybentów. Subskrybujcie nasz kanał przy okazji. Będą dużo różnych ciekawych dalej rzeczy o rynku. Ale słuchajcie, ja rozumiem oburzenie niektórych na deweloperów, że zarabiają za dużo. Ale co to jest zwyczaj liczenia pieniędzy w cudzej kieszeni? To jest pierwsze. Ale drugie, czy to jest dobre, jeżeli mieszkania, tak jak ja też czytałem ten komentarz, będą czekały gotowe i dopiero jak deweloper wybuduje dom za własne pieniądze, to te mieszkania będzie sprzedawał. I teraz powiem, są tak, dwie rzeczy. Do czegoś takiego można doprowadzić albo ustawowym zakazem sprzedawania mieszkań w domu w budowie, czyli możesz sprzedawać dopiero jak coś wybudujesz, albo do takiej sytuacji doprowadzi rynek i ta sytuacja już była w Polsce w latach 2000-2003 i nikt z Was nie chce wrócić do tego, żeby to się powtórzyło. To Wam gwarantuję, bo to był koszmarny kryzys, który zresztą potem się skończył przecież ogromnymi podwyżkami, trzykrotnym wzrostem cen. Nie będę teraz wchodził w szczegóły tego kryzysu, ale tak było, proszę mi uwierzyć. Były plajty deweloperów, ludzie zostawali bez pieniędzy i bez mieszkania. No teraz jest fundusz gwarancyjny, ale za ten fundusz gwarancyjny to nie płaci deweloper. On sobie teoretycznie tak, ale praktycznie to on sobie to wlicza w cenę waszego mieszkania, więc jest drożej. I teraz jeszcze, jak działa deweloper? Jaki jest jego interes? On najchętniej dlaczego buduje bez swoich pieniędzy? Albo z małą ilością swoich pieniędzy? Bo to mu powiększa zysk. Jeżeli on buduje i w trakcie budowy sprzedaje te mieszkania sukcesywnie, tak? I to jest teraz rozliczane przez rachunki powiernicze, więc wasze pieniądze są teoretycznie dość bezpieczne, bo bank kontroluje przecież, czy ten dany etap budowy został wykonany i dopiero przekazuje pieniądze deweloperowi, no to jest w miarę bezpieczne, ale jest jednocześnie to tańsze, niż gdyby deweloper musiał wziąć swoje własne pieniądze albo pożyczyć te pieniądze, przez 2 lata trzymać, obracać pieniędzmi z banku, nie dostawać zapłaty za cenę, to jego koszty finansowe byłyby od razu wyższe, czyli mieszkania byłyby droższe. Ale wiesz, co irytuje jeszcze naszych subskrybentów? I pewnie nie tylko naszych subskrybentów, tylko klientów deweloperów w ogóle. I irytuje ich to, że deweloper nie buduje mieszkań za własne pieniądze, tylko za pieniądze klientów, prawda? No tak. I jak ceny wzrastają materiałów, to podwyższa koszty. Znaczy teraz nowa ustawa mu zakaże podwyżki, bo on musi realizować to w stałej cenie, tą realizację. No właśnie, dlatego tu klienci popierają tę nową ustawę, bo zwracają uwagę, że jak na przykład ceny spadają materiałów, to deweloper nagle nie mówi, to ja teraz Państwu oddam te 40 milionów, o które zarobiłem, tak i podzielę się z Wami. Tak, i podzielę się z Wami. Life is brutal, powiem szczerze, ale ekonomia jest ekonomią, tak? I na pewno deweloper nie będzie sprzedawał mieszkań albo nie będzie prowadził z założenia działalności bez zysku, bo to jest normalny przedsiębiorca. Chciałem powiedzieć, w XIX wieku to był ktoś, który się nazywał kamienicznik, tak?
I to był tamtejszy deweloper, tam z tamtych czasów deweloper, on budował i na wynajem te mieszkania. Nawet Wokulski był właścicielem. Tak jest, ale ludzie u niego wynajmowali i nawet z dobrych rodów też i z dobrą pracą nie mieli własnych mieszkań, tylko wynajmowali. Dzisiaj niestety z powodu ustawy ochrony lokatorów deweloperzy są wyjątkowo niechętni do budowy na wynajem. Szkoda, bo trzeba się zastanowić, czy nadmierna ochrona lokatorów, ja popieram ochronę lokatora, ale czy jeżeli coś nie jest wychylone, wahadło jest za bardzo wychylone w jedną stronę, to czy to jest dobrze? Bo dzięki temu nie ma budownictwa na wynajem. Od razu mówię. To jest tak, powód. Ale to jest na inny temat. Tak, ale wracajmy do tych deweloperów. Potem, już pod koniec, na początku XX wieku i nawet przed wojną, w Polsce doskonale i w Warszawie na przykład rozwijały się spółdzielnie. Budowali spółdzielczo, zrzucali się i mnóstwo domów stojących na Żoliborzu, na Ochocie, najlepsze lokalizacje w Warszawie, te kamienice piękne, ale także to budowali robotnicy, budowali swoje osiedla domków, różne rzeczy. Fabryki, to się, tak jak Wedel budowały dla pracowników. Fabryki, to przedsiębiorca. Ja mówię o ruchu spółdzielczym, który był. A, spółdzielczy. Ruch spółdzielczy, jak potem pewnie pamiętacie, z filmu Alternatywy 4 na przykład, to się czekało na mieszkanie i potem były różne alternatywy tego zamieszkania. To odsyłam do tego serialu, jak to się skończyło z tym ruchem spółdzielczym, ale też to nie rozdawała spółdzielnia za darmo, tylko się wpłacało na książeczkę. Na książeczkę mieszkaniową. Niektórzy czekali 20 lat. To chyba też nie o to chodzi. Teraz mamy rynek, powiedzmy rynek deweloperów, to może niekoniecznie, ale czas deweloperów mamy i model tej budowy z deweloperami się wziął, tak? I na szczęście, ja zgadzam się, ta ustawa cywilizuje, w ogóle te ustawy deweloperskie kolejne, bo to jest przecież nowa ustawa, czyli była stara, tak? One cywilizują trochę obrót i zapewniają jakieś poczucie bezpieczeństwa nabywcom. Ale jeżeli jest ustawa, która zakłada, że ty zaczynasz dzisiaj budować osiedle, to realizacja takiego osiedla trwa powiedzmy 2 lata i masz przewidzieć ceny, jakie będą za 2 lata i nie możesz wprowadzić w żaden sposób rewaloryzacji, mimo że koszty budowy rosną lawinowo, też nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ustawodawca mógł się wysilić i pomyśleć o jakichś mechanizmach, ja nie wiem, ja nie jestem posłem, to oni, to jest ich sprawa, umożliwiających rewaloryzację, bo co się teraz stanie? Teraz się stanie tak, że ci deweloperzy, których będzie na to stać, oni będą odwlekali moment zawarcia jakiejkolwiek umowy deweloperskiej. Będą dążyli do tego, co właśnie wy, czyli niektórzy z was chcą, żeby on sprzedawał gotowe mieszkania. Ale to jest, znowu mówię, okej, sprzedaje gotowe mieszkania. Jest popyt na te mieszkania. Ludzie nie mogą ich zarezerwować wcześniej, nie mogą zrobić tej przesprzedaży. Przecież ta przesprzedaż, wiesz, przed wbiciem łopaty w ziemię, można powiedzieć, wynika z tego, że to ludzie tak chcą. Bo deweloper tak może sprzedawać, bo jego klienci tak chcą. To wy wszyscy klienci na to pozwalacie. No to jaki przedsiębiorca ma się bronić? Klienci chcą mi dawać pieniądze, ja nie wezmę, będę szlachetnie sprzedawał na końcu. I ponosił większe koszty. To dziwne byłoby. I wbrew w ogóle naturze przedsiębiorstwa jakiegokolwiek. A potem on jeszcze, dobrze, już był, powiedział, jestem szlachetny, nie sprzedaję tej dziury, oddam budynek, odbiorę, będą wszystkie odbiory, ja oddam ten budynek do użytku i wtedy będę sprzedawał lokale. I teraz uważajcie, jest popyt na te lokale. To jak on ma sprzedawać to? Na giełdzie, na licytacji, ludzie się zabijają, jest 100 mieszkań, a przychodzi 300 chętnych? Ja to sobie, ja już to widzę. Ja to widzę oczami wyobraźni. Więc, ale no niestety. Ja nie jestem pewna, czy przekonasz osoby, które wzięły kredyt i kredyt kolosalny i potrzebują jakiegoś. No ale kredyt to nie jest wina dewelopera. No, ja wiem, to nie jest wina dewelopera, że biorą na kredyt. Jeżeli ktoś chce kupować gotowe mieszkania, to jest ogromny rynek wtórny. Tych mieszkań jest mnóstwo na rynku wtórnym. Raz więcej, raz mniej, ale generalnie rynek wtórny jest większy niż rynek pierwotny, chciałem powiedzieć. Te mieszkania są często w lepszych lokalizacjach niż budują deweloperzy, w zależy jakich miejscowościach. Słuchajcie, przypomnijcie sobie czasy, jeszcze sięgnąć pamięcią do pierwszej połowy, pierwszej dziesiątki, czy tam pierwszej piątki lat 2000, ja już mówię po tym kryzysie nawet. Mhm.
ile było miejscowości w Polsce, co w ogóle nie było budowy deweloperskiej. Dlaczego? Ludzie chcieli mieszkania, ale nie chcieli za nie zapłacić tyle, co chciał deweloper. Chcieli zapłacić mniej, ale to mniej oznaczało, że deweloper musiał dopłacać do budowy. No to rozwój świata wygląda niestety w ten sposób, że ludzie, ja wiem, że tu mogą być bardzo chętnie, zobaczę komentarze i możecie się ze mną nie zgadzać, bo wasze komentarze są inspirujące, ale słuchajcie, no nie czarujmy ekonomii. Jeżeli miałaby następować u dewelopera sprzedaż mieszkań gotowych, to ona by następowała w dwóch przypadkach. Zakaz sprzedaży mieszkań w budowie ustawowy w ogóle, wiążący się od razu z podwyższeniem cen budowy, to od razu mówię, to jest konsekwencja, albo brak popytu. I to jest jeszcze gorsze, bo od razu wam powiem, dlaczego ten kryzys 2000-2003, nie chcecie go pamiętać, powiedziałem. Bo to była niby rajska sytuacja, stały puste bloki wybudowane i w tych blokach, gdzie było na przykład 100 mieszkań, było sprzedane 2. I nikt nie chciał kupić trzeciego, bo powiedział, jak ja mam mieszkać w bloku, gdzie jest 100 mieszkań i dwóch lokatorów. Jak ja tam będę mieszkał? Kto to ogrzeje? Jak to będzie? Kto będzie te koszty ponosił? To się nie da. I ludzie się bali się kupować. Bali się kupować w takich blokach. To wam od razu mówię. No niestety rynek jest gra podaży, gra popytu, ale też wasze zachowania, czyli tych kupujących, którzy pozwalają deweloperom robić patodeweloperkę, bo ja nie chcę wyjść na obrońcę deweloperów, ale też nie chcę wyjść na ich krytyka potępiającego i w czemu, bo to są często uczciwi przedsiębiorcy, ale przecież patodeweloperka, zabudowa okno w okno na przykład, istnieje dlatego, że są nabywcy. Gdyby nie było nabywcy tych mieszkań, to by nie było patodeweloperki, proste. Nikt niby nie budował czegoś, czego nie może sprzedać. No chyba, że osioł, ale to w tej branży to raczej takich jest mało. No tak, no, czyli jak zwykle prawda leży po środku. Każdy kij ma dwa końce, tak? Tak jest. A ja was zapraszam jeszcze raz, subskrybujcie nasz kanał Syman24 o nieruchomościach. I komentujcie, zapraszamy do dyskusji. Tak jest. Hej!